Zobaczyłem, jaką mam przewagę, to odpuściłem, co nie? No ja. No ja. Ale... Michał... blokował 100 km, próbowałem go wytrzeć. Dzisiaj zdecydowanie dobrze się czułem na trasie. Cisnęliśmy, wyprzedzaliśmy, także wyprzedziliśmy dużo kanamów. Dojechaliśmy do tankowania, gdzie na tankowaniu mieliśmy 30 sekund chyba do Baciuski i z minutę do Jonesa. Ruszyliśmy za nimi, szybko ich dojechaliśmy. Baciuska nam nie zjeżdżał chyba z 50 km albo więcej. No i podjąłem ryzyko, że po prostu cykniemy ich z innej strony, bo nie chciał nam zjechać. No i jak wyprzedzaliśmy jednego i drugiego w zasadzie naraz, no to przebiliśmy koło, no i skończył się dobry wynik. Jeszcze z kołem nam, kurde, trochę nam nie poszło. Wymienialiśmy. Najpierw nie wziąłem tej podkładki, zapadł się nam podnośnik, później co? No musiałem tą podkładkę wziąć z powrotem i jeszcze... jeszcze później nam auto spadło z podnośnika, także no... Nie za dobrze nam poszła ta wymiana koła, ale ogólnie jestem zadowolony, bo cisnęliśmy... Ogólnie jestem zadowolony, bo cisnęliśmy dzisiaj bardzo dobrze, dużo aut wyprzedziliśmy, mieliśmy dobre tempo. Podejrzewam, że pewnie byśmy skończyli gdzieś koło drugiego miejsca zaraz za bratem.
Gratuluję mu bardzo. No, kolejny medal do Cobalt Energylandia Rally Team ląduje. Znowu Polacy wygrywają, także jestem szczęśliwy. Jutro rest day, także odpoczniemy trochę i po rest dayu znowu ciśniemy. Dzięki. Szczerze mówiąc, to nie wiem właśnie, czy tą samą drogą jechali, bo tak mówili, że ma być. Nie widziałem żadnych śladów motocyklistów. Przed nami jechaliśmy jako 70 auto na trasie, więc przed nami było dużo śladów. No dzisiaj się bardzo pilnowałem, nie skracaliśmy nigdzie, nie ścinaliśmy tak, żeby wszystko się zgadzało w roadbooku, no i wyszło perfekcyjnie. Także jestem jakby bardzo zadowolony z dnia. No wczoraj byłem u Maćka Gięzy popytać go, gdzie tam będą trudne nawigacje, ale no nie miałem jakby tych żadnych kłopotów, co on opowiadał. Także to był dla nas świetny etap. No szkoda tylko właśnie, że ten Baciuszka nas tak blokował z 50 km, nie dał się wyprzedzić. W tym kurzu złapaliśmy kapcia, straciliśmy 6,5 minuty na wymianę, a tak to był świetny etap. No ciśniemy, nie odpuszczamy, mimo tego, że w pierwszy dzień chwyciliśmy tak dużą stratę. Szanse na podium są już znikome, jedynie usterki mogą pozmieniać troszeczkę, ale ciśniemy cały czas. Powiedziałem, że nie odpuścimy do ostatniego kilometra, będziemy cisnąć, będziemy się starać wygrać jak najwięcej odcinków. Jak na razie dość nam to wychodzi. Dzisiaj był odcinek bardzo długi, bardzo dużo prostych, mega niebezpiecznych, było bardzo dużo kamieni. Wbiliśmy się w te trójki, one jednak były troszeczkę na tych wolnych partiach, były wolniejsze i mega dużo żeśmy te trójek wyprzedzili, a każde wyprzedzenie to było z 50 km, żeby z przyczajki gdzieś zaatakować, bo one na prostych nas odjeżdżały, tylko mogliśmy gdzieś na jakąś trudniejszą partię czekać, ale strasznie się dzisiaj kurzyło, mega było niebezpiecznie, bardzo dużo kół przebitych. Na tankowaniu, jak zobaczyłem, ilu zjeżdża zawodników z przebitymi kołami, stwierdziłem, musimy troszeczkę chyba zwolnić, bo za chwilę nas to spotka. Także po tankowaniu żeśmy delikatnie odpuścili, ale nie zbytnio, żeby nie stracić swojej przewagi, którą mieliśmy.